Trzeci raz spotykamy się tutaj na Politechnice w akcji Przyjdź ze zwierzakiem do pracy. To bardzo fajna akcja, gdzie pokazujemy właśnie, że my mamy w domach zwierzęta, one z nami pracują. Pracują bardzo często właśnie zdalnie, a tutaj tym razem przyszły stacjonarnie na uczelnię. Zbiórkę zorganizowaliśmy na rzecz właśnie Polskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Tutaj bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się zbiórka. Mamy w tej chwili na każdym wydziale olbrzymie kosze jedzenia, po 60 kilo różnej karmy, różnych dodatków dla psów, ale jednocześnie też higienicznych pomocy takich, które myślę, że schronisku zwierzętom się przydadzą i tym wesprzemy właśnie naszych pupili. Przyjechałam z króliczkami. Poza królikami mam jeszcze koty, psy. Króliczki są bardzo miłe, można je poprzytulać. Psy też są miłe, ale akurat nie dłuższy czas hodowałam szynszyle. Ale potem jak się pojawiły dzieci, to one są za delikatne, więc zdecydowaliśmy się na króliki. No i tak jakoś teraz kontynuujemy. Te króliki mają około 3 lat. Ja myślę, że to jest bardzo świetna inicjatywa, żeby tutaj wspierać wszelkie działania, które propagują dobre zachowania tutaj i po prostu dobrą inicjatywę dla naszych pupili, które po prostu potrzebują nas, a później się okazuje tak, że potrzebujemy ich. Więc tutaj takie spotkania, na przede wszystkim zbiórka, która tu jest teraz organizowana, myślę, że jest bardzo dobrym tutaj przedsięwzięciem. Bierzemy udział od początku, z roku na rok jest coraz lepiej, Nadia coraz chętniej przebywa ze mną w pracy. Jest to dla mnie taki miły dzień, ponieważ jak siedzę w domu i pracuję, pracy zdalnej mieliśmy sporo, to ona zawsze mi towarzyszy, tak, zawsze siedzi, więc tutaj mogę się trochę poczuć wtedy też tak jak w domu. Nadia ma dokładnie tyle lat, ile mój staż pracy tutaj na Politechnice, także jest to już myślę, że będzie nasza tradycja do końca, że będziemy przychodzić i święto. Politechniki Opolskiej zawsze są otwarte dla naszych ulubieńców. Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników ze swoimi ulubieńcami, jeśli tylko jest taka potrzeba. W dzisiejszym dniu też szczególnie zachęcamy do tego, żeby każdy z naszych czworonożnych przyjaciół i nie tylko był razem z nami w pracy.